Siema, ja jestem Faga, a dzisiaj przeprowadzę was przez całą historię Ice Squadu. Opowiem o tym, co robiliśmy jako ekipa, a także przedstawię wam skład oraz jego zmiany względem czasu. Tak więc przejdźmy do samego początku. Tutaj musimy cofnąć się do dnia 2 marca 2021 roku. Wtedy to na kanale Demo Games pojawił się materiał zatytułowany Ice Squad Demo Games. To właśnie Demo był pomysłodawcą stworzenia tej ekipy, a nazwę zapożyczył ze swojej starej paczki, którą kiedyś tworzył wraz ze znajomymi. Dzień później na moim kanale również pojawił się materiał, który był zatwierdzeniem powstania ekipy o nazwie Ice Squad. Także dnia 3 marca 2021 roku w skład tej ekipy wchodzili Demo Games, Just Faga, Marcinek, Steve'cio oraz Nygahu. Po około tygodniu dwóch Marcinek zdecydował się opuścić grono Ice Squadu ze względu na problemy ze swoim sprzętem, przez co Ice Squad przez dłuższy czas występował w składzie czteroosobowym. Oczywiście nie chcieliśmy być jak wszystkie inne ekipy, stworzone tylko i wyłącznie pod nagrywki. Byliśmy zwyczajną paczką przyjaciół, która po prostu miała się dobrze bawić i tylko przy okazji tworzyć razem jakieś materiały. Tak też było przez dłuższy okres, lecz z czasem wszystko się zmieniło. Ale do tego jeszcze dojdziemy. Przejdźmy teraz do dnia 7 marca 2021 roku. Właśnie wtedy Ice Squad prezentuje się razem po raz pierwszy. Na kanałach Dema, Fagi oraz Steve'cia pojawiają się odcinki, w których członkowie Ice Squadu rywalizowali między sobą w trybie Block Shuffle. Kolejnymi materiałami, w których Ice Squad wystąpił razem, były odcinek u Dema nazwany Głuchy Telefon z ekipą Ice Squad. Pojawił się on dnia 27 marca, a już dzień później na moim kanale widniał odcinek zatytułowany Minecraft Bedwars z ekipą Ice Squad. Ice Squad się nie zatrzymywał, a już 31 marca 2021 roku na kanale Dema pojawia się bardzo ważny materiał. Był on zapowiedzią powrotu serwera Januszowice, konkretnie jego trzeciego sezonu, na którym to Ice Squad grał właśnie razem, a gościnnie z nami byli wtedy Aloni oraz Nexusiek. 3 kwietnia, czyli start Januszowic V3. Na którym to oficjalnym członkiem Ice Squadu został Aloni, czyli jedna z ważniejszych osób w historii całego Ice Squadu. Oznaczało to, iż na tamtą chwilę Ice Squad prezentował się następująco. Demo, Faga, Steve'cio, Nygahu oraz Aloni. To właśnie na Januszowicach V3 Ice Squad zaprezentował swoją dominację, czego potwierdzeniem był legendarny Ice Hunt, który zobaczyć możemy na kanale Dema. Oczywiście takich huntów było więcej. Podczas trwania tej edycji doszło do bardzo niefajnego zachowania ze strony Nygaha. Radził on cały Ice Squad i dosłownie każdego irytował, a zwłaszcza Dema, przez co jakiś czas później został z ekipy wyrzucony. Natomiast chwilę po tym, a konkretnie 10 kwietnia, Dema wrzuca swojego pierwszego w historii shortsa, nazwanego Ice Squad News. A cóż to za przystojniak, poznajecie, ja poznaję. Co jest tak wyjątkowego w tym shortcie? Otóż to, iż pojawiła się tam informacja o tym, że Ice Squad znowu będzie występował w składzie 5-osobowym, ponieważ do ekipy dołączyła Boczek. Jeszcze tego samego dnia pełny Ice Squad zobaczyć mogliśmy w odcinku, który również widnieje na kanale Dema, a był to odcinek z Gartic Fona. Po tym ekipa Ice Squadu działała razem głównie na streamach, a kolejny wspólny odcinek całą ekipą pojawił się na moim kanale 21 kwietnia. I był to jeden z ciekawszych odcinków w historii Ice Squadu, przynajmniej moim zdaniem, ponieważ polegał on na tym, iż przechodziliśmy Minecrafta, lecz każdy z nas miał jakieś supermoce. Po tym Ice Squad miał również projekt swojego własnego serwera. Było to Ice SMP, a serwer polegał głównie na modzie Origins, lecz nie trwał on zbyt długo. Kolejny wspólny odcinek w wykonaniu ekipy Ice Squad mogliśmy zaobserwować 9 maja 2021 roku. Był to film Demo vs 3 speedrunnerów. W tym odcinku zabrakło Boczka, która nie miała wtedy czasu. Ha, robiliśmy to zanim było modne. XD w Tobiasza. Po tym działania Ice Squadu mocno zwolniły, lecz nie bez powodu, ponieważ cała ekipa ciężko pracowała nad trzecim eventem. Dokładnie tak, to właśnie tutaj docieramy do najbardziej epickiego oraz najbardziej smutnego momentu w historii Ice Squadu. Mistrzostwa Minecraft, którego to zwiastun pojawił się 23 lipca. Był to event wzorowany zagranicznym MCC. Nie ukrywam, że każdy z nas był mega zestresowany podczas owych mistrzostw. Niestety najmocniej odbiło się to na Demie, który w pewnym momencie rzucił pretensje m.in. do mnie, twierdząc, iż praktycznie nic nie robiłem przy tworzeniu tych mistrzostw. Dobra, miałem najtrudniejszy... No dobra, fakt. No fakt, właśnie fakt, że kurwa ja tylko z Alonim sobie siedzieliśmy na serwerze, a wy mieliście wyjebane nawet. To jest prawda akurat. Mówię, tak? Gdyby nie my, to nie byłoby w ogóle designu, więc jakby no... O, nie narzekaj. Bardzo. Jakby ja też mógł trafię budować w miarę. Poko. Mogłeś sobie budować sam.
Te słowa mocno na mnie wpłynęły. Poświęciłem temu projektowi tyle czasu, ile tylko mogłem, designując przypisane mi minigry. Po zakończeniu mistrzostw zdecydowałem się napisać, co o tym wszystkim sądzę. I tak oto doszło prawdopodobnie do największej i najbardziej przykrej sytuacji, nie tylko w historii całego iSquadu, ale i także w historii mojego kanału. Mowa tu oczywiście o spinie między mną a Demem. Skutkiem tego było opuszczenie iSquadu przez Dema, po czym to ja zostałem liderem tej ekipy, lecz kompletnie się do tego nie nadawałem. Nie robiłem żadnych projektów, ponieważ nie potrafiłem ich zacząć, a w głowie miałem cały czas swoją spinę z Demem, co totalnie w niczym nie ułatwiało mi sprawy. Lecz, jak wiadomo, nie było to zamknięcie iSquadu, a przecież w ostatnim oficjalnym składzie Demo się znajdował. Więc jak doszło do jego powrotu do iSquadu? I tutaj właśnie kluczową rolę odegrał Aloni, który to za wszelką cenę robił wszystko, co tylko mógł, aby doprowadzić do mojego pogodzenia się z Demem, co po pewnym czasie w końcu mu się udało. I z tego miejsca chcę mu naprawdę podziękować z całego serca, ponieważ gdyby nie on, to nie miałbym już kontaktu z Demem i nie byłby on moim przyjacielem. Także jeśli dotrwałeś do tego momentu, napisz w komentarzu Aloni serduszko. A teraz przejdźmy do tego, co działo się po powrocie Dema do iSquadu. A działo się dosyć sporo, ponieważ z naszego grona wleciał Steve'ciu, lecz to nie wszystko, ponieważ jakiś czas później Boczek zdecydował się nieco zniknąć. Dlatego też przez jakiś czas ta ekipa była w ilości zaledwie 3 osób, czyli Faga, Demo oraz Aloni. To właśnie takim trio podbiliśmy pewien serwer. Oczywiście mowa tutaj o Jesid MC, na którym to sprawiliśmy, iż dosłownie każdy gracz bał się naszej ekipy. Co prawda głównie za sprawą Aloniego, ale my z Demem również mieliśmy w tym jakiś swój wkład. Zwieńczeniem roku 2021 wykonaniu iSquadu był trzeci sezon serwera roleplay o nazwie Przygoda Moba, a 14 grudnia oficjalnym nowym członkiem iSquadu stał się Marsos. Niestety tutaj ekipa iSquad nie była już dokładnie tą samą ekipą co kiedyś. Nie patrzyliśmy tylko na dobrą zabawę, coraz mocniej liczyło się coś innego, a konkretnie tworzenie kontentu. Już 6 stycznia po raz pierwszy na filmie pokazał się najnowszy skład naszej ekipy. Był to odcinek, który był jednym z 3 materiałów, jakie Demo zrobił w ramach swojego specjalu na 1K subów. Mimo iż już 8 stycznia, czyli 2 dni później na moim kanale, pojawił się odcinek z udziałem iSquadu, w którym to zagraliśmy Minecraft Bingo, to niestety po tym nastała cisza. Każdy zastanawiał się, co z iSquadem, kiedy jakiś wspólny film. Lecz do kolejnego wspólnego odcinka członków iSquadu nigdy już nie doszło. 18 lutego 2022 to data, w którym to zwołałem zebranie całego iSquadu i wtedy to przeprowadziliśmy rozmowę. Była to bardzo poważna rozmowa i każdy z nas widział, że to wszystko już po prostu nie ma sensu. Aż w końcu z mojej strony padło jedno, ale za to jak ważne pytanie. Czy zamykamy oficjalnie iSquad? Każdy z członków iSquadu był za tym, aby zamknąć tą ekipę. O czym jeszcze tego samego dnia Dema poinformował wszystkich na Discordzie iSquadu, dodając ogłoszenie, które brzmiało tak. Małpka everyone. Siemka. Po rozmowie z całym iSquadem oficjalnie mogę ogłosić, że ekipa iSquad zostaje zamknięta. Każdy z nas będzie podążać własną drogą. Jeśli będziecie chcieli, to Discorda zostawię. Aktualnie rangę iSquad zamieniam na rangę administrator. Życzę wszystkim spokojnego weekendu. Mimo iż ekipy już nie ma, to dalej wszyscy jesteśmy dobrymi przyjaciółmi. I myślę, że decyzja o tym, że każdy idzie w swoją stronę, była bardzo dobra. Lecz mimo to, iSquad tam zawsze pozostanie bliski mojemu sercu. I bez wątpienia cieszę się, że mogłem być kiedyś członkiem takiej wspaniałej ekipy. Na dzisiaj to tyle, jeśli spodobał Ci się ten materiał, zostaw łapkę w górę, a my widzimy się już w kolejnym. Do następnego, bye!